Najpierw musimy znaleźć drogi przebywane w kolejnych odstępach czasu. Będziemy korzystali z tego, że pole pod wykresem jest równe przebytej drodze. I tak, w ciągu pierwszych 3 sekund S1 jest równe 4 razy 3, 12 metrów. W ciągu następnych 3 sekund pole jest 8 razy 3, 24 metry. I w ciągu następnych aż 6 sekund mamy 2 razy 6, 12 metrów. Razem ciało przebyło 48 metrów. W celu zrobienia wykresu zależności drogi od czasu w tym ruchu, najpierw przygotowujemy osie współrzędnych. Oś drogi wystarczy mi 48 metrów, a na osi czasu 12 sekund, tak jak na pierwszym rysunku. I teraz znajdźmy punkt odpowiadający S1. Po 3 sekundach jest to 12 metrów. To jest ten punkt. Rysujemy wykres. Po następnych 3 sekundach mamy jeszcze 24 metry przebyte. Do 12 dodajemy 24, otrzymując 36. Punkt obrazujący to ma współrzędne 36 i 6. Rysujemy wykres. I do tego, do 36, dodajemy jeszcze 12 metrów, czyli punkt obrazujący teraz to, co się stało w kolejnych 6 sekundach, ma współrzędne 48 i 12. Wykres wygląda tak.